Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na targach Światło w Warszawie na stoisku firmy VTAC i jest ze mną Norbert Nowakowski, którego poznałem 1,5 roku temu. Norbert Nowakowski, VTAC Poland, dyrektor generalny, pasjonuje się nowymi systemami zarządzania, rozwojem osobistym. Ciekawi mnie, jak ta cała zmiana z tego 1,5 roku, jak u Ciebie wyglądała? No, pewnie jakbyś mnie zapytał 1,5 roku temu, czy taka zmiana będzie miała miejsce, powiedział, nawet bym sobie tego nie wyobrażał. Aczkolwiek przez wiele lat pracy na wielu rynkach światowych, dzięki tej pracy, też dzięki poprzedniej firmie, bo muszę tutaj powiedzieć, że to w tej poprzedniej firmie umożliwiła mi dużo wyjazdów zagranicznych i dużo pracy z wieloma ludźmi, okazało się, że partnerzy biznesowi, którzy dzisiaj są moimi partnerami właśnie jeśli chodzi o spółkę polską, dali możliwość stworzenia bardzo ciekawej firmy w Polsce. A czym się zajmuje firma, jakbyś powiedział? Firma ma w tej chwili w ofercie 3,5 tysiąca produktów z oświetlenia. Jest jedynym partnerem Samsunga, Samsung Lighting, nie Samsung Electronics. Używamy produkty z chipsetami i z komponentami Samsunga. Dajemy 5-letnią gwarancję. Jest to unikatowa oferta nie tylko w Polsce, ale globalnie. I rzeczywiście sprzedajemy te produkty w ponad 70 krajach w tej chwili na świecie. No, rewelacyjnie. I to też jest ciekawe to, że firma jest w przeciągu 10 lat od założenia? Tak? Całe 10 lat firma z zera zbudowała biznes w 70 krajach. Bardzo dynamicznie się rozwija. W Polsce też mamy bardzo ambitny plan na najbliższe 3 lata. Dzisiaj już w biurze polskim pracują 4 osoby. Do końca roku 20 do 30 osób ma pracować. Uruchomiliśmy w ciągu miesiąca magazyn w Strykowie Centralny. Magazyn w Strykowie ma obsługiwać nie tylko rynek polski, ale naprawdę rynek też i niemiecki, jeszcze inny rynek. Tak? Ale to są plany jakieś tam dalekie. Na razie dzisiaj koncentrujemy się tylko na rynku polskim. Chcemy obsłużyć klienta 24 godziny z asortymentem ze Strykowa, żeby rzeczywiście klient miał łatwość, szybkość obsługi. Chcemy postawić najlepszy customer service, obsługę klienta. To jest nasz cel. No, niesamowite. I z tego, co mówiłeś, to też dopiero co rozpoczęłeś tą działalność tak naprawdę, tak? Tak. Ponieważ spółka w Polsce została zarejestrowana 18 grudnia. No właśnie. Więc tak naprawdę jest to, no jeszcze nawet nie 3 miesiące jeszcze minęły. 18 marca mamy w poniedziałek i to będą 3 miesiące, więc też właśnie tak się śmiałem z moimi partnerami, że w poniedziałek mamy pierwsze 3 miesiące, a my już mamy magazyn, mamy już sprzedaż, mamy już pierwsze zamówienia, już pierwsze wysyłki. Więc generalnie oczywiście bardzo dynamicznie, prężnie działamy, ale chyba to jest dzisiejszą domeną nowoczesnych spółek. Dzisiaj VTAC globalnie jest bardzo nowoczesną spółką, działa bardzo dynamicznie, bardzo, nie chciałbym powiedzieć, że agresywnie, ale bardzo kreatywnie i to mi się też się podoba, to jest dokładnie moja wewnętrzna kultura pracy i też mnie to bardzo pasjonuje i dlatego też tutaj jestem. I to, co mogę z Wami się podzielić, że naprawdę jak poznawałem Norberta, jak zaczynaliśmy z nim współpracować, to według mnie to jest osoba na skalę polską, a może nawet globalną, która potrafi budować długotrwałe relacje, długotrwałe, ale też owocne relacje ze swoimi klientami. I w sumie ja mam takie pytanie, jakbyś mógł się podzielić z widzami, jak Ty to robisz? Jak masz taką zdolność, albo nie wiem, jakiś trik, albo jakieś 3 sposoby na to, żeby budować takie trwałe relacje, ponieważ to jest właśnie to, dlaczego ta firma już po takim krótkim okresie ma swój sukces. Może troszeczkę tutaj nie chciałbym, że tak powiem, tak zbyt miał być skromny, ale no, poprzednia firma rodzinna dała mi duże możliwości jednak wyjazdu i postrzegania tego świata biznesowego w różnych kulturach. Rzeczywiście przez wiele lat podróżowałem, byłem na wielu imprezach targowych, wiele spotkań biznesowych w wielu częściach świata. I na pewno tutaj te doświadczenie, to wszystko no, powoduje, że daje możliwości łatwego nawiązywania kontaktów. Nawet bym powiedział takiego serdecznego, biznesowego, bo biznes wcale nie musi być drapieżny. Może być fajny, serdeczny i można fajne relacje budować, bo te relacje uważam wtedy przynoszą jak najlepsze owocne w obu stron korzyści. Taką mam wewnętrzną ideę, tak czuję i tak ze wszystkimi buduję relacje. I widać, że chyba to działa, ludzie mi ufają. Ja się z tym dobrze czuję, to jest najważniejsze.
wydaje mi się, że chyba to jest główna taka... Czyli taka... serdeczność i zasada wzajemności, tak? Serdeczność, zasada wzajemności i utrzymywania ciepłych kontaktów z wieloma ludźmi, z którymi już nie mam nawet biznesu, mam bardzo przyjacielskie kontakty. No tutaj mój dobry przyjaciel Nima Achmajec, były wiceprezes Belkina, teraz mieszka w Los Angeles, no to jego zasługą jest troszeczkę... Dziękuję Nima, może byś oglądał, ale to jego zasługą jest moja wiedza biznesowa, menadżerska, bo dzięki amerykańskiej firmie dostałem duży, duży support. Ale później też inne osoby się trafiły w mojej, że tak powiem, karierze biznesowej, gdzie mnie mentorowały, ja podpatrywałem, jeździłem, więc no, myślę, że moja taka ciekawość, a i też to, że też jestem osobą serdeczną, zawsze otwartą, chętną do rozmowy, do słuchania, to wszystko razem się zbudowało i a dzisiaj ja korzystam z tego mojego doświadczenia i też właśnie supportuję, coachuję młodszych kolegów. No właśnie. Więc no to tak wszystko się fajnie poukładało. No właśnie. To, co ja też zauważam właśnie podczas tej naszej współpracy, to jest to, że jesteś otwarty na nową wiedzę, prawda? Na cały czas właśnie gdzieś tam szukanie, cały czas czytanie książek. No i właśnie w taki sposób gdzieś tam też trafiliśmy na siebie, nie? Ponieważ to... No historia jest bardzo ciekawa, bo rynek w pewnym momencie zaczął tak przyspieszać, to generalnie się dzieje i z wiedzą, i z produktami. No widzimy, kiedyś produkt tak naprawdę wystarczyło, produkt się zmieniał co 2 lata, co 3. Ja pamiętam, jak na początku importowałem produkty z Chin, to one praktycznie długie miały cykl życiowy. Ale mi się wydaje, że dzisiaj to podobnie jest z wiedzą. Po prostu ta wiedza się tak szybko zmienia, że chcemy być na bieżąco. To trzeba czytać książki, trzeba gdzieś tam spotykać się z ludźmi, rozmawiać. No ja powiem, że zakochałem się w czytaniu książek, czytam bardzo dużo, dużo notuję, dużo się uczyłem i daje mi to dużą przyjemność, rozwoju takiego osobistego. Nie wiem, tak sobie powiedziałem, że zbliżam się do 50, ale powiedziałem, że następne 30 lat ja chcę przeżyć lepiej niż te poprzednie 30 lat, co właśnie skończyły. Super. I dlatego trenuję swój umysł, wiedzę i ja każdemu naprawdę radzę, bo to fajna rzecz, fajne czytanie książek. Jak jeszcze ma się doświadczenie i zestawia się to doświadczenie z tą książką, jakoś się to później razem czuje, to fajne rzeczy wychodzą, fajne pomysły. Nie? Ja to po prostu czuję. No i mnie to kręci. Mnie to kręci, ja to czuję. I w sumie też dzięki temu też dzięki czytaniu trafiłeś też na mnie. Nie? Zgadza się, właśnie tutaj też taka ciekawa historia. Interesując się nowym systemem zarządzania, no Marek jest oczywiście osobą, która jest znana wielu osobom, jeśli chodzi o turkusową organizację. Ja też się tym inspiruję i jest bardzo bliskie mi to jest, tak? Ale taka ciekawa historia, że w Forbesie w 2017 roku jestem na 2000 metrów z moim synem, czytam latem we Włoszech w schronisku sobie Forbesa i jest artykuł z Markiem, a ja od razu chyba w tym momencie na Facebooka. Na Facebooku i na Messengerze, tak. Na Messengerze, a panie Marku, bardzo fajnie, podoba mi się, od razu dostałem telefon od Marka i od razu zadzwoniłem z tej wysokości do Marka i tak się nasza znajomość zaczęła. Więc ale to też właśnie pokazuje, ja jestem bardzo szybki, bezpośredni, ja od razu buduję kontakt i od razu mam feedback. Jeżeli dana osoba ma dosłownie, ma dokładnie tą samą kulturę, tą samą wartość, to od razu dokładnie tak samo odpowie, tak? A jeżeli po prostu ktoś nie odpowie, no to okej, spróbowałem, ale przynajmniej czasu nie traciłem. Dokładnie. I generalnie tak też pracuję w biznesie, staram się skracać, ale robię to w taki sposób, że od razu jak trafiam na właściwą osobę, to jest synergia, od razu jest biznes i od razu i tak my się poznaliśmy, dokładnie, bo od razu się zmyśmy. No i tak też zaczęliśmy współpracować, no i to też później przy takim elemencie takiej dobrej, serdecznej współpracy się później też dzielimy nasze wspólne kontakty, bo ja później podzieliłem się moimi kontaktami do magazynu, z którymi współpracowałem. Ty z drugiej strony teraz mi mówisz o tym, że ty znasz jedną osobę w Chinach, która mi pomoże sprzedać moją książkę w Chinach, a oprócz tego też w Anglii, także no też... cały czas zostajemy w kontakcie i to może przynieść kolejne sukcesy zarówno tobie, jak i mi. Zgadza się, więc tutaj myślę, że jak się poznaje osoby i one mają te same zainteresowania, bliskie sobie, a my mamy, bo czasami no nawet rozmawiamy, ja nawet czasami dzwonię do Marka i się czasami podpytuję, co uważasz i tak dalej. Marek też mnie coachował przez jakiś czas, pracowaliśmy razem.
ale te relacje się właśnie zazębiają i później nawet coś fajnego może się biznesowego urodzić, nie? No nie właśnie, jest to nadrzędna rzecz, konieczna, ale tak jak Marek wspomniał, no, rozmawiamy, Marek mnie podpyta to, ja mu doradzam to, też mam dużo znajomości, tak jak w Chinach, są takie możliwości, jak będzie potrzeba, spróbujemy. Czy wyjdzie? No wyjdzie. No dobrze, to na zakończenie masz jakąś radę dla innych przedsiębiorców, którzy może są gdzieś na etapie takim początkowym, albo może też są na etapie tamtej takiej zmiany, którą ty też niedawno przychodziłeś i to też jest taka ciekawa sytuacja, że czasami my się boimy sięgnąć o to, żeby ktoś nas wsparł z zewnątrz, tak? Albo żeby współpracować z kim na zewnątrz, ponieważ my czasami mamy takie wrażenie, że jesteśmy, wszystko potrafimy sami najlepiej zrobić. Czy coś w tej takiej zmianie, masz jakąś radę dla innych przedsiębiorców, których chciałbyś się podzielić? Ja myślę, że najważniejsze w prowadzeniu się biznesu zejść z takiej drogi rutyny. No właśnie. Dużo mam kolegów 40-50-letnich, którzy prowadzą bardzo dobrze biznesy, ale rada moja jest taka, że czytać książki, w jaki sposób starać się adaptować powoli firmy, bo te zmiany następują w firmach. My już widzimy, że ja jestem przekonany, że dzisiaj każdy narzeka, że ma problem z ludźmi, zarządzaniem ten kołowrót, powiedzmy, spirala będzie coraz szybciej się napędzała. Jeżeli my jako dzisiaj menadżerowie czy właściciele prowadzący firmy nie będziemy nadążali nad tym wszystkim, tak? To wydaje mi się, że w pewnym momencie tak naprawdę nie będziemy w stanie być konkurencyjni na rynku, nie będziemy w stanie funkcjonować na rynku, nie? A to jest jakby no, podstawa istnienia firmy. Dokładnie. Więc moja rada tak naprawdę, no, w książkach dzisiaj jest bardzo dużo fajnych książek i jeżeli ktoś ma doświadczenia, wiadomo, osoby, które prowadzą biznes 20-30 lat, mają duże doświadczenie. Dokładnie. Tak? Jeżeli tylko dostaną możliwość zweryfikowania tego doświadczenia z książek, to ja myślę, że dostaną taką inspirację do rozwoju biznesu, oczywiście, że mogą przenosić góry. I ja dzisiaj tak czuję, że mogę przenosić góry i będę przenosił te góry. Brawo, trzymam kciuki, czyli taka rada przy tej zmianie, jeśli ktoś przychodzi zmianę, to w jakimś jednym słowie byś to ujął? O co zadbać? Znaczy, włączyć maksymalny optymizm. No właśnie, włącz dokładnie. Maksymalny optymizm, nie patrz w tył, patrz do przodu i optymizm. To jest, dokładnie. To jest tak. Tak też podsumowując to, co powiedziałeś, ja ze swojej strony też powiem, że to jest też tak, że to, co nas doprowadziło do tego miejsca, tu gdzie jesteśmy, często nas w tym miejscu zatrzyma. I niestety, jeśli nie zmienimy sposobu działania, nie zmienimy strategii też działania, to często będziemy mieli dokładnie takie same efekty. A jak zainwestujemy w inny sposób, w naukę, we współpracę z kimś, kto robi inne rzeczy, to nas pchnie dalej. Ja zawsze mówiłem, że zmiany są motorem rozwoju. To jest taki silnik, tak? Jak się zmieniasz, to ten silnik cały czas szybciej pracuje i się rozwijasz, no bo nie ma innego, no nie jesteś w stanie się rozwijać, jeżeli czegoś nie próbujesz, trzeba próbować. Dokładnie. Możemy się tu powołać na wiele cytatów, ale myślę, że to nie jest miejsce, ale generalnie próbować. Jak się próbuje, to człowiek się uczy i wszystko nie wychodzi od razu, ale na błędach człowiek się uczy i w końcu wychodzi, wtedy jest duża satysfakcja. Super, także dziękuję bardzo za wywiad, dziękujemy Wam za uczestnictwo i już za wkrótce kolejny wywiad z kolejnym klientem, z którym poruszamy ciekawe tematy, na którym się można uczyć i rozwijać lepiej swój biznes. A jeszcze skorzystając z okazji, ja zapraszam wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą VTAG Poland. Wkrótce będzie strona w języku polskim, więc jeżeli są osoby, które są zainteresowane biznesem, zapraszam do kontaktu. A jeżeli są zainteresowani radą, też zapraszam do kontaktu. Marka można znaleźć na LinkedInie, mnie można znaleźć na LinkedInie, więc zapraszam do kontaktu. Dzięki również, wszystkiego dobrego, powodzenia. No, dziękuję.